Wszyscy jesteśmy jak my trzy. Super gość! Dzieciaki, czym wam się kojarzy Afryka? No, proszę. Z dzikimi zwierzętami. Dzikie zwierzęta, na przykład. No. A tobie? Mi się kojarzy ze żyrafą. Z żyrafą? Sympatycznie. Prawda? Tak. Czy wszystko się zgadza? Wszystko się zgadza, oczywiście. A potwierdził nam to Jakub Kucner, czyli mister Polski, ale nie tylko jest przystojny, ale ma też piękne serce. Wielkie brawa! Dziękuję. Kuba, powiedz nam, jak to się stało, że w ogóle wyjechałeś do Afryki i w jakim celu? Znaczy, pierwszy wyjazd był przypadkowy, dlatego że znałem kolegę, który ma fundację i on mi zaproponował, aby pojechać tam razem z tą fundacją. No i tak właśnie trafiłem do Gambii. No i muszę wam powiedzieć, że jak pojechałem tam po raz pierwszy, to się zakochałem w tym kraju, zakochałem się w tych ludziach, którzy tam żyją. Jest to najbiedniejszy kraj Afryki i najmniejszy. Ale jest wyjątkowy, niezwykły. Też są żyrafy, są krokodyle, są słonie. Gepardy. Także gepardy. Moje także jest zwierzęta, wszystko. Więc. No i też jest przepięknym krajem, bo ma dostęp do Atlantyku. Więc pierwsza misja była właśnie kilka miesięcy temu, dokładnie już rok teraz będzie. A czym się zajmuje ta fundacja? To jest fundacja, która zajmuje się pomocą dzieciom w szkole, do której jeździmy, w takiej małej wiosce Busumbala. Jest to jedna z najbiedniejszych wiosek, właściwie wszystkie wioski tam są biedne, ale akurat ta szkoła, do której jeździmy, jest jedną z najbardziej ubogich, no i tam właśnie w tej szkole pomagamy, pomagamy dzieciakom. Czemu pomagasz? Jakby co ci to daje? Bo większość ludzi jednak woli siedzieć na kanapie i nic nie robić, prawda? Więc... Ja muszę wam powiedzieć, że pierwszy wyjazd tak naprawdę zmienił bardzo dużo, bo zobaczyłem też, jak żyją tam przede wszystkim dzieci, rówieśnicy w waszym wieku. Tak samo mają po 6, 8, 10 lat. No i dopiero ten wyjazd, kiedy pojechałem, zobaczyłem to, jak żyją, przewartościował też trochę mnie. Zobaczyłem, jak ludzie mogą żyć w innych krajach i jak my żyjemy tu w Polsce, że jednak faktycznie nie doceniamy tego, co mamy, czyli na przykład nie doceniacie tego, znaczy ja nie wiem, bo może doceniacie, ale musicie to o tym pamiętać, że na przykład możecie sobie zjeść co chcecie, możecie pójść sobie do lodówki w domu, wziąć sobie jogurt, nie wiem, co lubicie jeść na przykład? Co lubicie jeść? Pizza. Pizza. No. Proszę. Ale tam chyba nie ma pizzy, prawda? O, lody tutaj. Lody. Tam nie ma czegoś takiego, tam jest tylko ryż i kawałek ryby. W tej szkole, do której jeździmy, najczęściej dzieciaki mają, dzieci w waszym wieku mają jeden posiłek dziennie i muszą się tym najeść. A co cię najbardziej zaskoczyło? Myślę to, jacy ci ludzie mają podejście do siebie, no i to też jakie mają dzieci podejście, czyli rówieśnicy w waszym wieku. Muszę wam pokazać mniej więcej, jak to wygląda. Macie taką, wyobraźcie sobie, że macie taką dużą miskę tutaj teraz na środku, wypełnioną ryżem i macie taki kawałek rybki. Tak? I teraz wszyscy razem wokół tej miski siadacie i jecie po trochę ryżu i bierzecie po kawałku ryby. Na przykład żadne z was, z tych dzieci, które tam jedzą, nie weźmie całej ryby i nie zje jej, bo wie, że musi się podzielić ze swoimi rówieśnikami. Wow. Czyli nikt nikomu nie zabiera jedzenia? Nie, wszyscy się dzielą. To w takim razie jak my możemy pomóc tym dzieciakom? Fundacja, z którą tam jeżdżę, z którą współpracuję, zbiera środki na te wyjazdy. Jakby ja robię też te zbiórki i w taki sposób wpłacając jakieś pieniądze. To też jest ważne, żeby powiedzieć, że roczny koszt edukacji jednego dziecka w szkole to jest w przeliczeniu na polskie złotówki 160 zł. Tak mało? Przez cały rok? Tak, i 160 zł i w tym jest rok nauki, to, że dziecko będzie miało jeden obiad w szkole dziennie, mundurek, no i plecak. Wyżywienie całej szkoły dziennie, 300 dzieci, to jest 200 zł. Na miesiąc 2000 zł. Jak się zmieniło twoje życie, kiedy wróciłeś z Afryki? Pewnie było inaczej, prawda? Dużo przewartościowało, ale też obiecałem sobie jedną rzecz, której staram się dotrzymywać i wam też radzę, żeby nie marnować jedzenia. Po powrocie stamtąd bardzo mocno zacząłem zwracać uwagę na to, żeby jak czegoś nie zjem na przykład, żeby tego nie wyrzucać, albo starać się zjeść do końca, albo komuś po prostu to zanieść. A ja słyszałam, że podobno masz dla nas jakieś niespodzianki. No. Wydałaś. Przywiozłem dla was niespodziankę prosto z Afryki. Są to takie bransoletki. Proszę, ale zanim rozdam, najpierw powiem wam też, co znaczą. Na każdej bransoletce jest 7 takich muszelek i każda muszelka oznacza jeden dzień tygodnia, no i przynosi szczęście na każdy z tych dni. O, czyli będziemy wiecznie szczęśliwi, nosząc tak jest, te bransoletki. Także przywiozłem wam wieczne, szczęśliwe bransoletki. I rozdam wam, dziewczyny, żebyście rozdały, proszę. Okej, wszyscy razem dziękujemy.
Przekazujemy ja dalej. Składam. Proszę. Ale super. Oj, dziękujemy ci bardzo. Dziękujemy. Wszyscy będziemy szczęśliwi. Dziękujemy. O, ja też. Dzięki. Dziękujemy ci i za bransoletki, i za rozmowę. Tak. I mam nadzieję, że i wy dzieciaki, i wy wyciągnęliście coś z tego. I że nie będziecie wyrzucać jedzenia. Że będziecie się cieszyć tym, każdą co macie. Chwilą.